Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest kolejny odcinek, chyba 15 z naszej serii Zagrajmy w Alan Wake. No i cóż, jak pamiętacie, obudziliśmy się 2 lata wcześniej, mamy okulary, które mieliśmy zgarnąć i musimy jeszcze znaleźć painkillers, w sensie środki przeciwbólowe. Bo jak pamiętamy, Alan w poprzednim odcinku powiedział, że ma kaca. Mwahaha. Kurde, chłopaczyna za dużo popił. Normalnie jak Bimber na farmie Andersonów. Kto mi tu pisze? Proszę mi nie pisać. Nagrywam. Dobra, wybaczcie. Już nie zaglądam telefonu. Wychodzimy z sypialni. Wow, ale fajny obraz. O, słuchaj wiadomość, okej. Okay. Alan wygląda jak Terminator. Jeszcze mu brakuje, wiecie, kałacha jakiegoś. Okej, włącz telewizor. No spoko. Eksplorować nie będziemy, wydaje mi się, że to nie ma sensu. Włącz, cyk. Tudururu. Witamy ponownie w Harry Garrett Show. A, z Wake'em jest rozmowa, okej. Okay. Fajnie, że oni zrobili te cutscenki, tak wiecie, jakby nagrali to naprawdę prawdziwych aktorów. Podoba mi się to. O, w końcu się dowiedziałem, jak jest po angielsku od deski do deski. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. How the hell did you kill Casey? What the hell? Trzeba przyznać, że Alanowi lepiej z brodą niż bez. No, seriously though, 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the book? Oh, come on, jeszcze będziemy to oglądać. Good. Great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and you got into a fight with some Oh man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for a Sam. There it is. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. Good. It's been funny. Dobra. I told myself I could live with that. Did you watch the show? Oh. I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Oh, Alice, siema. Hey, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal, and you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan,
You're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. A, i te wakacje to pewnie mowa o Bright Falls. Które się skończyły, jak się skończyło. Bright Falls dzisiaj. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Barry, nie pokuszaj. See you later. Będzie dobrze. Trochę szkoda, że idziemy sami, muszę przyznać. Ale dobra, poradzimy sobie. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. No, przepraszam bardzo, ten odcinek szósty to będą same cutscenki? Poznamy zakończenie już? Bo szczerze mówiąc, nie pamiętam. Bo póki co przez 7 minut muszę milczeć, a to jest za dużo! Zdecydowali za dużo. O, chyba gram. Surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. Dobra, jedziemy. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head. Okay, znowu mała wycieczka samochodem. Grief over Alice's death, like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. Tu, 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 tu. Jest to jakieś nitro? Pod shiftem może kontrolem? Nie ma. No trudno, dobra. No to jedziemy, moi drodzy, prawda? Witam was w podcaście. Nie, podcasta muszę nagrać, powiem wam, chyba na sobotę podcast jakiś wleci, bo chciałbym sobie trochę pogadać, między innymi o śmierci DMX-a i o samym nim, ale to tam, to mówię, to już na podcaście się pojawi. Mówię, mam ochotę pogadać, dobra. Tak mnie ciekawi, czy my daleko tam mamy i też mnie ciekawi, czy my tam dotrzemy bezpiecznie w ciągu dnia faktycznie. Mam nadzieję, że tak, bo liczę też na to, że twórcy nie przedłużą nam jakoś bardzo gry. Nie chciałbym. Oh. Holy shit! Nie przejadę tędy? Oh man. Bez jaj. Wait a minute, naprawdę nie przejadę? Ja nie przestawię tego holownika chyba nie. O kurde. Poważnie? Kurde, tak też myślałem właśnie. Że to tak kolorowo nie będzie. Dobry unik. Myśmy dostali młotkiem w twarz. O matko, moja celność jest tragiczna. Dobra. No i niestety, moi drodzy. To tyle z wędrówki autem. Musimy biec teraz. Tak, żemżeś myślał. Chociaż szczerze mówiąc, z początku liczyłem na to, że same cutscenki już będą do końca gry, no ale jak widać nie, to nie Metal Gear Solid, że cutscenki trwają pół godziny. No nie, zgasła lampka, ale proszę bardzo, mamy kolejne auto. Czy jednak sobie trochę pojeździmy. Szkoda, że nie ma widoku z pierwszej osoby, to było ciekawe, trzeba przyznać. No dobra, tu, 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 dajcie tu jakąś muzyczkę. Chyba nie ma muzyczki, trudno. Chociaż nie za muzyczkę, to byłoby milion praw autorskich. To podziękujemy, a tam znowu jakieś auto stało. Wow. Ale, a to jest ten Lincoln chyba w ogóle, którym jeździliśmy na początku gry. Wow. Dobra, spadłowa tam. Nie będziemy się z nimi pieścić. Tego ewentualnie ubiję. O, cyk fuch. Dobra, i którędy tutaj teraz, tak? O nie! Roadblock. No dobra,
To chyba po raz kolejny zwijamy. A myślicie, że na stacji będzie jakieś auto? To by nie było głupie w sumie. Zobaczmy. And chyba niestety jest pusto. No bynajmniej nie widzę auta, za którego kółko mógłbym wsiąść. Chyba, że tutaj. To wygląda, nie wygląda jednak. Aha, dobra, czaję. Rozumiem. Musimy się cofnąć po auto i tam jest wyskocznia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Także dawaj, Alanik, le parkour! Skakusiaj. Skakusiaj, musimy wrócić po auto. Dawaj, Alan. Ciekawe, jak się przeskoczy. Nie wiem, co to jest za silnik, pewnie 1.9 TDI. To powinniśmy dać radę, najlepszy silnik, panie. Dobra, dawaj, Alan, wsiadaj. I pojedziemy sobie tamtędy tą wyskocznią. Tam daram dam dam daram dam, ciemno jak w dupie, tam daram dam. Dobra, skaczemy! Tu 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 tu, epicka muzyka! Nie było epickiej muzyki, no trudno, w ogóle ta fizyka auta jest trochę zabawna, no ale dobra. Tak jak już wspominałem, ta gra nie jest o jeżdżeniu. Możesz wyciule. Okej, i tu chyba już naprawdę jest koniec naszej jazdy. Niestety. To jest ten most chyba, z którym ja się męczyłem. No, to jest chyba to. O matko, no dobra, zaraz zobaczymy, czy to faktycznie jest takie trudne. Czy ja po prostu nie umiałem grać. Znaczy dalej nie umiem, ale... No zobaczymy. Tam, daram, dam. Tu jeleń tam jest. A no tak, przecież Deerfest. Łe. Już wiem, o co chodzi. Dobra. Może teraz mi się uda. What the hell? Dobra. Na razie nic się nie dzieje. Może teraz flashbang? O, piknie. Ta platforma dalej opętana, ale dobra, już sprawię. Nie! Wow, dobra. Flashbang jeszcze jeden. Okej. Teraz pytanie, na czym ja mogę stanąć? Tutaj chyba, dobra. Okej. Dobry unik. Oj, to już nie był dobry unik. Tam już widzę światło, no, come on. No ja pierdzielę, jeszcze jakaś koparka, no serio. Dawaj ją. Dobra, poszło. Kurde. Zupełnie nic nie widzę. Dobra, mamy to. Ja pierdzielę. O jen, jak mój sąsiad za ścianą kichnął. O masakra. Na zdrowie. Nie wiem, czy to słyszeliście. Jeśli słyszeliście, to będzie szczyt epickości po prostu. Dobra. Walić tych przeciwników, jedźmy po prostu. No ta, co to jakiś Carmageddon, kurde, czemu oni we mnie wjeżdżają? A to jest ciekawe. Czemu tu jest tyle światła? A, tu mamy nowe auto. Dobra, weźmy sobie, czemu nie. W sumie wolę chyba pick-upem jeździć. Tylko teraz... moment. No Alan, cofaj! Cofa, bo zaraz dostaniemy. Dobra, ło. No bez kitu, czuję się jak w jakimś Destruction Derby, nie? Coś takiego. W ogóle nie wiem, gdzie ja muszę. Ja nie wiem, gdzie ja jadę w tym momencie totalnie. Chyba źle pojechałem, co? No ewidentnie źle pojechałem, tam jest droga. Uraba! GPS mi źle poprowadził. O, tu trzeba jechać. Dobra. Jedymy w takim razie. Taki nie za szybki ten pick-upek, ale spoko. Nie ma źle. To jest kolejne auto. Dobra, jedźmy.
Mam nadzieję, że... Wow! Chociaż trochę słyszycie muzykę. Bo to autobus z nas leci! O, żeż ty cfelu! Kurde! Dobra, spokojnie. Wymijanie, omijanie, wyprzedzanie i damy radę. No bez jaj. Czy ja muszę wysiąść, żeby mieć punkt zapisu? Czekajcie. Tak jest, dobra, okej. Okay. Dobrze, że wysiadłem. Nie wiem, czy my gdzieś dalej zajedziemy, szczerze mówiąc. No, nie zajedziemy, dobra. To w takim razie pierdzielić to auto. Biegniemy z buta. Ostrożnie na te cienie. Dobra. Mamy rację, sympatycznie. Wypalaj się! Ciebie jednego wypalę. No ja pierdzielę jeszcze plecy, super. No nie! Jeszcze drugie plecy! God damn it. No. Pierdzielę, no wciskam tego shifta i... I nic się nie dzieje. Dobra. Amunicja do strzelby na pewno się przyda, do rewolweru również. Tylko ja niestety nie mam strzelby. To jest problem. No dobra. Na szczęście zbieram ammo do rewolweru, to się przyda. No, dobra, dobra, podnośmy szybko. Czemu rację nie chcesz podnieść, Alan? O dobra, podnieś. Wiecie co? Ja myślę, że to jest czas na strzelenie. O właśnie. Dobrze, dobrze, poszło, dobrze poszło. Nie wiem, czy wybuch tamtej beczki coś nam dał, ale... Wolałem ją wysadzić, bo może ktoś by mi tu wyskoczył zaraz. I tak to od razu zginął, jeśli ewentualnie wyskoczył. Dobra, tu widzę, że coś się jeszcze świeci. Także sobie podnieśmy. Kurde, kolejni frajerzy. A wiecie co? Czekajcie. Po cholera się z nim męczę. Alan! Alan! Dobra. Punkt zapisu, elo. Miałem blisko, to wiecie, co się będę męczyć, no. Jedziemy dalej. Zależy mi, żeby się tam dostać w tym odcinku. Może niekoniecznie, żeby kończyć grę, bo już mamy 20 minut i nie chciałbym takiego długiego odcinka wrzucać. Ale kto wie. Zobaczymy, jak to się, prawda, skończy. Dobra, ominijmy. Ło, no prawie idealnie ominąłem. God damn it. Dobra. Pam, para, pam. Oj, tu chyba nie zajedziemy, co? A czekajcie, Cauldron Lake? A to w tym to... A w ogóle, lol, ja źle pojechałem, wait. To jest tutaj. O, proszę bardzo. Trzeba w tę mańkę jakoś, moment. Ja coś źle tu robię, kurde, ja w ogóle jeździć w tej grze nie umiem, no. Moment. Aha, to tutaj w boksie trzeba było. O. W to miejsce, dobra. Wybaczcie. Ja się zapomniałem po prostu. Okej. Okay. Mamy auto nowe. I punkt zapisu. No dobra, a coś tu może leży ciekawego? Słyszę wrogów, niedobrze. Ale o, proszę bardzo, karabin myśliwski. Cholera, Alan, podnoś to szybciej. No nie, oczywiście obrywałem. Dobra. Okej, okay, no raczej nic tu nie będzie już chyba więcej, co? Baterie tylko jakieś. Dobra, to lećmy dalej. Tylko czekajcie, bo... Aha, bo ja muszę bramę otworzyć, tak? A tu mnie jakaś strzałka prowadzi. Gdzie ty mnie, strzałeczko, prowadzisz? Aha, tutaj. Mamy skrzynkę. Noż cholera jasna, ile was tu jest? Umieraj. Bęk. No, kurde, skąd jeszcze tu? Dobra. Okej, raca, karabiny, flesze, wszystko. Dobra, super. To teraz... Moment. My musimy się chyba dostać na górę tego budynku, żeby otworzyć sobie przejście. Tak mi się wydaje. Także dostajmy się tam na górę. Bo chyba schody, tak jest. Jump, jump.
Okej, że się rozjrzymy, może coś tu leży ciekawego. Flashbangi, rakietnica, super, przyda się na pewno. I poza tym... nic, okej. Cyk. No, no i strzelam, że brama się zaraz otworzy. A na nas wyskoczy multum przeciwników pewnie. O, brama się otwiera, proszę bardzo. Dobra, siadamy do auta, jedziemy. Zmieniamy autko znowu, kurde, Alan, ale ty szastasz tymi autami. Masakra. Wiem, że mnie gonią, ale... zdejmy to. Którędy trzeba pojechać? Tu chyba teraz, tak? O, proszę bardzo. I teraz tędy. A, i to tyle z mojej wędrówki. Dobra. Z mojej wędrówki samochodem. Podnieśmy rzeczy. Dobra. O, matka, jak tu rejdzi. Okej, widzę, że po drabinie możemy wejść. To zobaczmy, wejdźmy. No i co nam tu da właściwie, że my tu wyjdziemy? Mamy generator. Okej, rakietnica, jeszcze flasze. Siup. 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 Okej. I tam się uruchomił przycisk. No dobrze. Kurde, Alanik. W co ty żeś mi się tam wpierdzielił? Wow, co jest? Kurde, chcieli mnie zaskoczyć. O nie, znowu walka z koparką. Czekajcie. Spróbujmy z racą. No nie, jeszcze plecy. Nie! Co ja zrobiłem? Naprawdę strzeliłem z rakietnicy. A w sumie, czekajcie. Co ja się będę pierdzielić? To już jest końcówka gry, można sobie pozwolić. Dobra, odpalaj. Cyk. No i coś... coś się powinno otworzyć, tylko nie mam pojęcia co. To coś się chyba świeciło, albo i nie. Nie mam pojęcia co się właściwie stało, jak kliknąłem ten przycisk, wiecie? Aha, tu się otwiera. No nie, jeszcze plecy. A w sumie czekajcie. Ale on przebiegnie? Przebiegnie. Wow. Szybko! Do save pointu! Dobrze. O cholera. I tak oberwałem. I mamy kolejne autko. Okej. To jedziemy. Jedziemy, malina. Dawaj, malina. Dobra. Ciekawi mnie, jak daleko jeszcze mamy do tego Cauldron Lake. A chyba już niedaleko. Poznaję chyba te rejony, powiem wam szczerze. Jakoś tak. Jakoś tak mi się... wow! Jakoś tak mi się kojarzył. Prawie się wypierdzieliłem. To by była śmieszna śmierć w sumie. Jakbym zginął w taki sposób. Follow tam było. Dobra, zaraz będziemy followować. Tylko sobie jeszcze zapiszemy i zobaczymy, co jest w skrzynce. Okej. Okay. Jakieś tam były. Barry my plan back in the well-lit room. I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. No to prawda, Alanik, prawda, ale spokojnie, damy sobie radę. Pchnij! Dobra. Naciskamy lewe szybkie paluszki! Jeszcze, kurde! Po co ty, Alan, tyle pchasz? Przecież już masz przejście. Ale głupie, ale dobra, o, cyk. There's nothing here. O! A my tu nie byliśmy przypadkiem? Tak mi się kojarzy. Dobra, podnoś mi, Alan, te rzeczy. Nie, powiem wam szczerze, ja wolę tą strzelbę. Aha, mamy karabin myśliwski tu. Nie, to weźmy w takim razie tą strzelbę. Ja osobiście powiem wam właśnie, wolę strzelbę tą niepowtarzalną, tą tylko z dwoma nabojami w magazynku. Ona po prostu o wiele więcej obrażeń zadaje. Ja mimo wszystko wolę jednak broń z większym damage'em i trochę wolniejszym czasem strzelania. Niż taką, co strzela szybko, a nic nie robi przeciwnikowi, nie? O kurde. O kurde. Oj, niedobrze. Ja pierdzielę, całe tornado rzeczy nas atakuje. Co się dzieje?
Cały ekran mi się telepy. Fajne tornado. Ciekawe, co ja z tym tornadem mam zrobić właściwie. O nie, tu jeszcze ten cieć. Czy ja mam od rakietnicy? Nie mam od rakietnicy. Dobra, flashbangiem go w takim razie. Jeszcze. Dobrze. Aha, on jeszcze żyje. Dobra, z takimi to krótko trzeba. A nie tam się pierdzielić. No dobra, ale widzę, że mamy reflektor tutaj, to może pobiegnijmy do niego jak najszybciej. Wiecie co? Mam okazję zrobić zbliżenie, ale może lepiej nie. Zobaczmy, użyjmy tego. Zupełnie nic nie widzę z takiej kamery. Czy mnie coś bije, czy nie bije, nie wiem. Dobra, weźmy sobie to szybko te rzeczy. O, to jest lepsza kamera. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Nie obrócę tak tego, nie? Nie obrócę. O nie, to jest kolejny z tym... O ja pierniczę. Dobra. Nie, jeszcze jeden. Giń, pomiocie, giń. Dobra. Dawaj, Adam, przeładowuj. Możesz przeładowywać, jak świecisz latarką. Dobra. Jest pytanie, czy to już wszystko? Chyba tak. Raczej nic tu więcej nam nie grozi. Dobra. To pchajmy ten wózek i dojdźmy do checkpointa, bo już widzę, że powoli nam się czas odcineczka kończy. Dawaj, Alan, spamujemy lewy! Dobra, jesteśmy. Maszynopis, spoko. I tu znowu pchanie, okej. W ogóle zauważyłem, że na nagraniach, odkąd nagrywam audio w formacie Wave, to strasznie głośno słychać myszkę. Mam nadzieję, że nie przeszkadza to wam jakoś. I mamy punkcik zapisu, moi drodzy, także... Łoś ty cholero, jeszcze jeden. Mnie tu napada. Dobra, chodź tu. Ostatni pojedynek w tym odcinku. Chudź. Easy. Dobra. No to cóż, moi drodzy, w tym miejscu skończymy odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z gry Alan Wake. Być może już ostatnim, nie wiem. Zobaczymy. Na razie.